Czy witajcie, dzień dobry. Podsumowanie roku przed nami. Te materiały oglądają się sporadycznie, więc wiem, że trafią do wąskiego grona ludzi, którzy chcą zobaczyć, co się działo przez cały rok na Filmujemy, jakieś moje komentarze, więc witam cię serdecznie w tym gronie i dziękuję, że jesteś, że mogę do kogoś mówić, bo to są cenne rzeczy moim zdaniem. Chodźcie, poopowiadam na temat tego roku, który był konkretny. Co dała mi grupa Filmujemy? Rok 2019. Na początku był chaos. Po nim narodziła się chęć zakupienia sprzętu do filmowania. I wtedy wszystko chuj strzelił. Zaczęły się standardowe problemy z montażem. Podziwiałem innych producentów, którzy wyznaczali trendy przejść, kolorów i efektów. Szukałem wsparcia, samemu zmagając się z programem Sony Vegas. Przyszedł rok 2020. Grupa Filmujemy. Szymon Chałupka też przyszedł. Pomógł, zainspirował i mogę być dumny. Filmujemy i Szymon Chałupka. Twoje największe centrum wiedzy o filmowaniu. Cały rok na Filmujemy zaczął się od pierwszego filmu z Mazdą MX-5. Tej Mazdy MX-5 już nie posiadam, pomarańczowa. To było moje pierwsze auto w ogóle w życiu, w sensie za zarobione pieniądze udało mi się kupić samochód swój, nie prosić się nikogo i już go nie mam. Ale tak się okazało, że mam znowu Mazdę MX-5 i w dodatku dwie Mazdy MX-5, jakby sobie sprawiłem, do czego przejdziemy później, trochę bardziej osobistej części dotyczącej mojego życia. Ale pierwszy odcinek na kanale to był vlog i to był eksperyment, bo ja stwierdziłem, że jak filmujemy, to filmujemy i trochę nie czułem tego, taki w sensie zaryzykowałem z rzucaniem tych vlogów na kanał Filmujemy, po czym przeszedłem na inny kanał, Miatamood. To jest kanał poświęcony mojej zajawce dotyczącej Miaty, Mazdy MX-5 i przeniosłem to wszystko, ale i tak odbiór był dosyć fajny, ciekawy i przyjemny i fajnie, że to tak jakby zadziałało. Następnie udała się współpraca z Panasonicem odnośnie Panasonica S1H. Co śmieszne, teraz kończę rok i mam S5 Panasonica i też w zasadzie już udało się ogarnąć odcinek i filmy i okazało się, że te filmy są dla was wartościowe i że czerpiecie z nich na tyle jakby frajdę, że nawet niektórzy decydują się na zakup tego sprzętu, co jest dla mnie niesamowitym docenieniem mojej pracy, nie tylko mojej, bo całego teamu Filmujemy. No to mnie bardzo cieszy i to zaczęliśmy rok Panasonicem i kończymy Panasonicem. Następnie, słuchajcie, wrzuciłem kilka podcastów, chyba według Spotify'a to jest 6 albo 7, ale jest więcej tych podcastów w tym roku. O podcastach jeszcze opowiem trochę później, w osobnej sekcji, ale stawiałem na podcasty w tym roku takie bardziej socjalizujące, w sensie chciałem, żeby były bardziej związane z tematami społecznymi. Ogólnie udało mi się na przykład zrobić film dotyczący robienia zdjęć i filmów w rzepie, w polu rzepaku. No i to jest jeden z takich przykładów. Bardzo ciepło odebrany też zresztą film i cieszy mnie to, że mogę łączyć takie dwie rzeczy, czyli trochę edukować, trochę mówić o filmowaniu, ale też wpływać trochę na społeczeństwo i na decyzje niektórych ludzi, bo na pewno chociaż jedną osobę przekonałem tym moim gadaniem. Cześć, jestem Wojtek, chciałbym z tego miejsca podziękować Szymonowi za prowadzenie oraz publikowanie regularnych materiałów, które mi osobiście bardzo pomogły. Nieraz posiłkowałem się poradnikami na kanale Szymona. Dużo wniosły do moich prac i dużo się dzięki temu nauczyłem. Oraz wielkie podziękowania dla grupy, całej społeczności. Filmujemy na Facebooku. Nieraz odpowiadaliście na moje pytania. Nieraz mi udzielaliście wartościowych rad, za co naprawdę z tego miejsca bardzo dziękuję i chciałbym, żebyście wiedzieli, że dużo mi to dało. No i oczywiście nie sposób zapomnieć o prezencie, który dostałem. Wygrałem w ostatnim konkursie, miałem fart, pierwszy raz w życiu coś wygrałem, jest to ta oto koszulka Asusa i te oto baterie. Skromnie, ale jest, super, ja bardzo się cieszę. No i co pozostaje mi powiedzieć, wszystkiego dobrego w nowym roku, oby pandemia minęła i trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, cześć. Następnie od maja, czerwca YouTube zaczął obcinać swoją polityką zasięgi i ja tu nie płaczę, broń Boże, nie zrozumcie mnie w taki sposób, tylko najnormalniej na świecie zaczął obcinać wyświetlenia i
to też wpłynęło trochę na moją zajawkę związaną z Filmujemy, bo to było jakby takie uderzenie policzkiem w twarz i jednak stwierdziłem, że skoro te wyświetlenia idą tak słabo, to być może jakby coś jest we mnie złego albo komuś się znudziłem. Później się okazało, że to jest jakiś taki YouTube'owa polityka, żeby obciąć te zasięgi i teraz już wiem, że to jest jakby normalne i trzeba jakby z tym żyć. Wrzuciłem też serię trzech takich odcineczków dotyczących przewożenia sprzętu. Bardzo fajna seria, bardzo się jarałem. Słabiutko odebrana, szkoda. Może nie dotarła do Was. Moim zdaniem fajnie, bo daje tam moje doświadczenia związane z przenoszeniem sprzętu w różnych jakby rodzajach, bagów, walizek i tak dalej do przenoszenia naszego cennego sprzętu. Bardzo mi się cieszyłam, cieszyłem się tą serią. Jeszcze słuchajcie, wydaje mi się, że sporo odcinków z cyklu Dzień z życia Filmujemy i jesteście zakochani w tej serii. Ja się nie dziwię, bo ja sam bardzo ekscytuję się, gdy już mogę opublikować odcinek z tego cyklu Dzień z życia Filmujemy, gdzie pokazuję jakby właśnie te moje życie. Wrzuciłem fajny też odcinek odnośnie pracy zdalnej, który też bardzo fajnie się Wam przyjął i kurczę, jak będzie tylko okazja, to będę szukał tych odcinków, żeby je gdzieś ogarniać. Z nimi jest, wiecie, taki problem, że jakby ja jestem w takim transie i mam cały mindset nastawiony na to, żeby pracować i jestem mocno skupiony, co też widać na tych ujęciach, jak ktoś mnie nagrywa na przykład i nie, ja nie jestem wtedy wkurzony, tylko jestem sfokusowany na czymś. I po prostu najwięcej właśnie problemów jest przez to, że ciężko jest jakby robić jedną i drugą rzecz, ale postaram się wrzucać, bo czuję się bardzo fajnie w tym formacie. Słuchajcie, z kolejnych takich serii, miniserii udało mi się zrobić chyba 2 albo 3 odcinki takie wideo marketingowe o budowaniu marki, zasięgów. To jest coś też, co mnie bardzo cieszy, że przyjęły się fajnie te odcinki, że skorzystaliście z nich, że możecie z nich korzystać do dzisiaj, bo mało kto przekazuje taką wiedzę, a wydaje mi się, że ona jest wartościowa i naprawdę jesteśmy już bardzo blisko takiego boom social media marketingowo-wideołowego, więc cieszę się, że mogłem to zrobić. Rok 2020 niby najgorszy, ale jednak dla mnie wspaniały, ponieważ właśnie w tym roku, w kwietniu, stałem się w końcu filmowcem. Zrealizowałem swoje marzenie życia i czuję się w tym świetnie. Bardzo kanał Filmujemy mi pomógł, ponieważ tam dowiedziałem się wszystkich podstawowych rzeczy, a grupa Filmujemy, na którą od czasu do czasu wrzucam swoje reklamy, produkcje, mimo że są jeszcze trochę amatorskie, to daje mi dużo feedbacku i świetnie się przy niej uczę. Także Szymon, bardzo Ci dziękuję. No i następnie słuchajcie, coś, co chyba tak mnie rozpaliło pod koniec tego roku do pracy, czyli seria oświetleniowa. Ja powiem Wam szczerze, bardzo bałem się tej serii, bo stwierdziłem, że nie mam na dużo tyle kompetencji, żeby to zrobić, ale to był jakiś problem w mojej głowie, który okazało się, że był problemem i udało się go rozwiązać w taki sposób, że po prostu zrobiliśmy tą serię i to, jak ona wygląda i to, jaki jest od Was feedback i to, jak dużo tam jest tej wiedzy, to jest coś pięknego, coś niesamowitego, coś, co mnie mega ekscytuje, bo po prostu jest to duża dawka wiedzy, wszystko jest tak pokazane do twarzy. Mam, słuchajcie, feedback od ludzi, że jakby biorą tą wiedzę i widzą to, że u nich to wyglądało o wiele lepiej, więc no mega się cieszę. Świetnie też, że Ola, jakby bez Oli ta seria trochę nie miałaby sensu, bo byście musieli oglądać moją mordę, a już jest dostatecznie duża na tym kanale. Albo z jakimś manekinem, no niekoniecznie, jednak żywa twarz ludzka, śliczna zresztą, to zawsze jest coś fajnego. No i słuchajcie, zbliżamy się do końcówki roku, odpaliłem się w grudniu. Nikomu o tym nie powiedziałem, nikomu, nawet moim przyjaciołom, nawet Oli, nikomu nie powiedziałem o tym, że mam w swojej głowie taki challenge, żeby do końca roku, od poniedziałku do piątku, wrzucać filmy. Udało się, bo po prostu to chciałem zrobić. Wszystkie te 25 filmów w grudniu, ale mogłem się pomylić na plus, mogło być więcej, bo możemy doliczyć też live i tak dalej, to jest
coś po prostu, co zmieniło jakby się w mojej głowie i zacząłem robić takie materiały, wydaje mi się, jak z samego gdzieś początku, z tą taką zajawą, z takim ogniem w serduchu, i to, co przelałem w grudniu dla was na filmy, to na pewno jakby zapamiętam do końca życia, bo no to jest coś moim zdaniem niesamowitego i sam fakt, że dotarłem do punktu, że codziennie wrzucałem filmy, że codziennie pracowałem po 12, po 14 godzin, żeby ogarniać zarobek na chleb, ale też żeby dla was dostarczać filmy. No, wydaje mi się, że to jest coś, czym mogę się pochwalić. I jeszcze, że pod koniec roku i że mogę powiedzieć, że miałem taki challenge, ale tylko w swojej głowie. No, dużo jest we mnie teraz emocji i też może niespójnie mówię, ale bardzo się cieszę, że udało mi się. I wszystkie filmy, jak chciałem, żeby wyglądały, tak wyglądają. To, jak chciałem, żebym tam też ja wyglądał i mówił, to wszystko jakby tam działa, więc wow. I przy okazji tych filmów stworzyła się też taka seria związana z grupą. Grupa, przegląd grupy, do tego osobne odcinki z memami. Odcinki z memami są fajne, bo łączą jakby moje takie trochę alter ego, które czasem się uaktywnia w postaci takiego właśnie, nazwijmy to w cudzysłowie, jajcarza, z waszą twórczością, zabawną, śmieszną i no genialną, dotyczącą filmowania. Do tego jest przegląd grupy, chyba dwa odcinki powstały, gdzie na sucho przeglądam grupę, to co tam się dzieje. Chciałem to zrobić, żeby reszta zobaczyła, jak fajnie jest na grupie Filmujemy. I fajnie, że się udało to zrobić w grudniu, ale to jest tylko przez to, że wam się chciało jakby brać w tym udział. Siema Szymon, z tej strony Kuba z Poznania. Przede wszystkim wiedza, jeszcze raz wiedza. Oprócz wiedzy ogromna dawka inspiracji, taki kop motywacyjny. Naprawdę jesteś niesamowitym człowiekiem. To, co tworzysz, to jest naprawdę bardzo konkretny content, stricte skierowany do grupy odbiorców zajmujących się filmowaniem i fotografią. Dajesz ogromną inspirację, jesteś świetnym przykładem tego, że każdy może, każdy potrafi. Trzeba tylko i wyłącznie chcieć i znaleźć sposób, żeby to zrobić, znaleźć tą drogę. Za to ci naprawdę serdecznie dziękuję. Dałeś ogromną motywację, ogromną inspirację, wiedzę, którą przekazałeś. Tego się nie da zliczyć. To jest taka ogromna wiedza, tak potrzebna, żeby dobrze filmować. Naprawdę jestem ci wdzięczny i wielkie szapoba ode mnie dla ciebie, że po prostu robisz to, co robisz, że jesteś, nagrywasz, tworzysz, częstotliwość twoich filmów, no chłopie, zaraz chyba przekroczysz prędkość kosmiczną. No i bardzo dobrze, czym więcej wiedzy, tym lepiej. Naprawdę ogromny respekt dla ciebie, stary. W 2020, choć nie był to łatwy rok, przede wszystkim nauczyłeś mnie, że nie warto patrzeć na filmowanie tylko i wyłącznie z punktu widzenia pieniędzy, ale przede wszystkim, że jest to nasza pasja, jest to to, co kochamy. Ja trochę pasję w fotografię przekształciłem w pasję w filmowanie, bo głównie zajmowałem się fotografią, teraz przechodzę w film. Dziękuję ci za to. Tak naprawdę natrafiłem przez przypadek na twój kanał. Od razu zobaczyłem w tobie ziomka z ogromną energią, z ogromną wiedzą, ze świetnym humorem. Jestem członkiem grupy Filmujemy do dzisiaj, z czego jestem bardzo dumny. I podsumowując, Szymon, wiedza, jeszcze raz wiedza i ogromna inspiracja. Rób to dalej, jesteś niesamowitym człowiekiem. Naprawdę chciałbym współpracować z kimś takim jak ty. Może mi się to uda. Życzę tego sobie. No i co? Wszystkiego dobrego w 2021. Niech ten rok będzie świetny pod kątem filmowania. Grube projekty, grube współprace, coraz to lepszy sprzęt. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam z Poznania. Trzymaj się. Na razie. Cześć. No i YouTube'owo zrobiliśmy live'a. Dotarliśmy do ponad 5000 osób. Udział pod choinką, znalazły się prezenty o łącznej wartości około 2000 zł. Dostarczyli je Asus i Newell. I no to, co tam się działo, to jaki był klimat, to jaką zbudowaliśmy atmosferę, to w jakim, jak byłem ciągu takim jakby życia z wami przez te 3 godziny na tym live'ie. Uważam, że to było coś niesamowitego, to co się udało nam zrobić wspólnie. I najważniejsze, że wszystkie prezenty dotarły do każdego, kto wziął udział, czyli do tych 12 albo 11 osób przed świętami. Nawet jeden gość dostał Wigilię. Więc no nie wiem, jak to jest, ale wszystko się poukładało i to jest chyba kwestia jednak swojej głowy. Tak dochodzę do pewnych
wniosków. Chodźcie jeszcze popowiadam na temat podcastów. Na pewno usłyszeliście, zauważyliście, że podcasty stały się bardzo takie emocjonalne w moim, na tym kanale. I to dobrze, że tak się stało, bo walę prosto z serducha, słuchajcie, to co uważam, że powinno się mówić i powinno się poruszać temat. Puściłem podcast na temat tego, że kupiłem sprzęt i czułem totalną pustkę i żałuję, że nie zrobiłem tego podcastu, ale tak musiało być trochę wcześniej, bo okazało się, że takich ludzi, słuchajcie, jest więcej, nie? Zauważyłem, że właśnie sam fakt, że mogę mówić do was i że możemy być w tej takiej mikrogrupie ludzi, którzy oczywiście mogą cały czas do niej dołączać, ale wymieniać się doświadczeniami, to jest właśnie coś, za co absolutnie pokochałem teraz podcast. Bo nie ukrywam, że od początku roku nie było dużo podcastów, ale o tym zaraz przejdę do następnej części. Ale cieszę się właśnie, że mogę jakby te podcasty robić i w przyszłym roku będę stawiał na formę podcastową. Chciałbym trochę pojeździć po Polsce, chciałem w tym roku, ale nie udało się z wiadomych przyczyn. I dzielić się z wami, słuchajcie, takimi kminami, bo uważam, że one są o wiele cenniejsze niż mówienie tu masz stary efekt w Premierze, jak go przesuniesz i ustawisz suwak na 8, to będzie fajnie, nie? To też są cenne i ważne filmy, ale trochę bardziej przesuwam ten suwak w stronę dostarczania wam takich doświadczeń i ambicji, których nie doświadczymy na pewno na początku, no bo nie mamy nawet z kim. Trochę są te grona hermetyczne, a na pewno nie zbudujecie tak szybko relacji z kimś, żeby ktoś wam tak mówił. Nie ukrywajmy, często się komuś nie chce. Mi dopóki się będzie chciało, to będę wrzucał takie kwestie, bo czuję się w tym dobrze, w tych podcastach. Najwięcej w Ameryce ludzie mnie zaczęło słuchać. Mam wrażenie, że Polaków, no chyba Polaków, więc hi, my name is Simon. Witajcie. No nie będę mówił o cyfrach tam podcastowych, to nikogo nie interesuje. Jestem bardzo z nich zadowolony. Ja tylko raz w roku patrzę na nie i to jest koniec roku i nie wiem, tam 1000 followersów, coś tam. Nie interesuje mnie to jakby. Widzę, że to dociera do was, piszecie słowa klucze, piszecie do mnie na DM i tak dalej. I to jest słuchajcie, najważniejsze. Filmujemy, oglądam jako taki całkowity top class. Nie mam ani umiejętności, ani sprzętu, żeby z tych rad wiele wyciągnąć. Ale coś tam zawsze przeniknie. Do tego filmiku próbowałam się oświetlić, korzystając z rad w cyklu o ustawieniach światła. Były kartony, sterty książek, żeglarskich, jakby to miało pomóc, taśma klejąca, a nawet zwinięta kołdra. Dobra. Coraz lepiej. Czy to się nagrywa? Mam nadzieję. Niebieskie lampki choinkowe z zeszłego roku nie odpaliły, a szkoda byłby kolorek w tle jak u Szymona. To nam łazi. Twarz oświetliłam monitorem z laptopa. Dzięki za pomysł. I wyszło jak wyszło. Za rok będzie lepiej. Coraz nagrywało, dobra. Dzieciątko Jezus, znak specjalny. Wiadomo. Tutaj mamy męców ze schodu, wschodnie znaki kardynalne, a tutaj pastuszkowie na dobrej drodze jako boje szlaku żeglowego. Wesołych świąt. Jak się cierpa. Jeżeli chodzi jeszcze o takie cyferki, być może was to interesuje, ponad 1 200 000 odtworzeń, wyświetleń na filmujemy przez tylko ten rok, 8 000 nowych widzów, 90% wzrostu na podcaście, w zasadzie wszystko jest w tendencji wzrostowej i jak na to, że jest wszystko poucinane, jak na to, że rozbiliśmy algorytm w grudniu, wy i cała moja ekipa filmujemy, to no cóż mogę chcieć więcej. A teraz słuchajcie, przejdziemy do kwestii osobistej, prywatnej, na ile wam mogę powiedzieć. Ten rok dla mnie zrujnował moją psychikę. Bardzo mocno ją zrujnował. Sytuacja, która mnie otoczyła, nie finansowa, bo nie miałem jakichś super mega wielkich problemów finansowych, ale było dużo strachu finansowego i to jest na pewno jeden z czynników, który spowodował, że moja psychika ucierpiała i dostała w dupsko. Finalnie jakby zamykam finansowo rok, bardzo jestem usatysfakcjonowany i nie mam jakichś większych problemów z płynnością. Udało mi się to wszystko ogarnąć, ale były momenty, kiedy byłem bardzo wystraszony i
I było słabo, po prostu. Noce wyglądały różnie pod kątem snu i nerwów. Na pewno drugi czynnik to cała sytuacja tego takiego przymknięcia i niepewności, co dalej. I chyba najważniejsze, absurdalnych działań, które są odgórne w naszym kraju, naszego rządu, w które już nie wierzę i generalnie mam głęboko w dupie to wszystko aktualnie, bo zauważyłem, że nie mogę się w to wciągać, bo po prostu rujnuje mnie to psychicznie. I to później przekłada się też bezpośrednio na moje projekty, które robię w życiu, a jednym z nich jest Filmujemy. Więc ja bez bicia mówię, że pierwsza połowa roku, w sensie ten taki czas, powiedzmy od marca do września, filmy były bardzo słabe z mojej strony i szkoda, że tak to wyszło, ale uważam, że końcówką roku rozbiłem bank i nadrobiłem i jakby mam sumienie czyste w tej kwestii. Osobiście, słuchajcie, tak jak mówiłem, Mazda MX-5, no ja jestem, no po prostu mam tak zwaną miatozę, czyli raz wszedłem w ten temat i już tak skończyłem z dwoma samochodami. Pierwsza to jest taka limonka, wyskakuje Instagram, zachęcam do sprawdzenia, jak jaracie się, interesujecie się. Uważam, że jest wyjątkowym samochodem i teraz od chyba 2 tygodni jest czarna, poprzednia generacja, taka jak miałem pomarańczową, to teraz mam taką czarną. I założyłem sobie w tym roku, że po pierwsze jakby wrócę znowu do Mazda MX-5, bo bez tego samochodu byłem takim flakiem. Nie mogłem mieć innego samochodu, bo po prostu to jest ten czas, to jest ten moment i ja go muszę mieć. I jak zaczął się cały lockdown, to kupiłem sobie samochód. Mazda MX-5 trzeciej generacji NCFL 2012 rocznik. I powiedziałem sobie też, że no skoro już mam takie auto, to chciałem mieć garaż, którym sobie będę mógł głównie czyścić. Ja mam fazę detailingową, ale też trochę zajawiam się mechaniką i będzie to nieuniknione w przypadku czarnej, którą będę używał do ślizgania się po nocach, po ulicach. Więc postawiłem garaż i udało mi się ten garaż postawić. To jest jakaś kolejna taka szpileczka, że udało mi się coś ogarnąć. Założyłem taką inicjatywę na południu u nas. MX-5 Trips and Chill. Udało mi się, słuchajcie, zrzeszyć ziomeczków, którzy są posiadaczami samochodów. Udało się jednego gościa przekonać, a tylko jakby to doszła do mnie ta informacja, może się okazać, że jest więcej takich ludzi. Jeden ziomek przez to, że wziął jakby udział na pasażerze w tym naszym spotkaniu, w Tripsach, to sam kupił sobie Mazda MX-5 i o to mi chodzi. Jakby chodzi mi o to w tym takim projekcie, żeby szerzyć wiedzę o Mazdzie, żeby zajawiać tym, bo tworzymy niesamowicie piękną społeczność i są fantastyczni ci ludzie. Bardzo specyficzni, ale każdy znajdzie tutaj coś od siebie. Pokrótce, Trips and Chill to wyznaczona godzina i dzień, gdzie spotykamy się posiadacze z tego samochodu, 4 wszystkich generacji. Siedzimy około pół godziny, rozmawiamy, poznajemy się, integrujemy się na jakimś parkingu, wsiadamy w auta, jedziemy w góry, tutaj u mnie w tereny Bielska-Białej, Szczyrku, Żywca i robimy to zwyczaj w tygodniu. Były chyba 2 tripsy w ciągu weekendu. Najwięcej było 30 samochodów, więc wyobraźcie sobie 30 aut, które jadą. Szybko uciekamy w góry, nie tamujemy ruchu, jesteśmy grzeczni. Ci, co chcą bardziej poświrować, jadą z przodu. Ci, którzy chcą się po prostu delektować jazdą i widokami, są bardziej z tyłu, w kolumnach. To jest piękny projekt, który cieszę się, że mi się udało wykonać przy pomocy też chłopaków i jakoś go tak wypromować i się szybko ta marka stała dosyć znana i w przyszłym roku będę dużo, dużo przy niej pracował i być może was też zajawiał w ten cały temat i wam to pokazywał. Też bardzo się cieszę, że udało się współpracować z fajnymi markami, z takimi, z którymi chciałem współpracować. To są marki DJI, to jest Asus w tym roku, no i Panasonic.
To są globalne, ogromne marki i cieszę się, że mogę być częścią promocyjną tego wszystkiego. Fajny mamy kontakt przede wszystkim, czy też ambasadorka Irixa i Newella. To są takie rzeczy, słuchajcie, które mnie budują bardzo fajnie. Cieszę się, że mogę być częścią tego wszystkiego i że będę miał co wspominać kiedyś, bo nie każdy jakby jest w stanie to robić i też patrząc na innych ludzi, którzy stają się ambasadorami, widzę, że to nie jest takie szczere i idące z zajawki, tylko raczej są to takie podejścia stricte biznesowo-marketingowe. No widzicie, ja mam gdzieś podpisy, ale nie sram cały czas z tym, że jestem ambasadorem jednej albo drugiej marki. Raczej stawiam tu na taką fajną, uczciwą, luźną współpracę i podejście do tematu. I co? Bardzo aktywowałem się pod koniec roku. Nie wiem dlaczego w sumie. Jakoś wszystkie takie działania, które zaczęły się składać, zaczęły mnie jakoś tak jarać i cieszę się, że się tak rozkręciłem pod koniec tego roku. Zobaczymy, słuchajcie, po nowym roku, co będzie dalej. Są już jakieś fajne plany. Jest już kilka rzeczy, kilka tematów dla Was podogrywanych, z których wszyscy skorzystamy. I co, kończąc, jakbym miał podsumować ten rok, oczywiście pomijając główny temat, najważniejszy, bardzo duży cios dla mojej psychiki, bardzo mocne odkrycie pod koniec roku i jakby powrót na właściwe tory. I sky is the limit, po prostu. Nie wyobrażam sobie, żebym, słuchajcie, mógł podupaść i dążę, żeby się nic nie stało w tym kierunku, w sensie znowu, chcę produkować cały czas coś niesamowitego. Wiem, że to wszystko siedzi tutaj. Chciałbym wrócić, słuchajcie, już na siłownię. U mnie w Cieszynie wszystkie są zamknięte, bo boją się sanepidu. Szkoda, bo widać, że mi się znowu przybrało. Wiem, pisaliście o tym i zauważacie to. Ja też to zauważam, ale mam to aktualnie po prostu w dupie, bo wiem, że znowu to wypracuję i to nie jest jakiś dla mnie wielki problem. Chociaż przez pierwszą część tego roku to był dla mnie problem, że skupiałem się na tym, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo najważniejsze jest to, co mamy w serduchu, słuchajcie, i to, co robimy, a czuję, że robię, słuchajcie, genialne rzeczy i ostatnio i czuję, że buduję, znowu to filmujemy tak jak chciałem. Grupa Filmujemy, tam też złapałem to wszystko za mordę i trzymam bardzo mocno. Wywalamy, słuchajcie, cwaniactwo i dążymy do fajnego. Jest już to wszystko oczywiście, ale chcemy trzymać ten poziom i chcę, żeby Filmujemy, słuchajcie, to było takie miejsce, jeżeli chodzi o grupę na Facebooku, ale nie tylko, w którym każdy jakby czuje się bezpiecznie, nie? Jest pod taką poduszką trochę przykryty i będę dbał o to do momentu, aż się nie skończy jakby mój projekt Filmujemy i moja przygoda z tym projektem. I co? No i cieszę się, słuchajcie, cieszę się, że jesteśmy w tym miejscu. Cieszę się, że mogę robić dla Was filmy. Zacząłem bardzo wiele rzeczy doceniać, o których nawet wcześniej nie myślałem. I co? Sky is the limit, po prostu. No. Nie ma, słuchajcie, barier. Wszystkie bariery siedzą tutaj. I nie przejmujcie się głupotami. Naprawdę, nie przejmujcie się rzeczami, które nie dla Was może wydaje Wam się, że mają wpływ, ale przemyślcie trochę szerzej i okazuje się, że nie mają żadnego wpływu, tak? Nie zastanawiajcie się na zapas nad rzeczami związanymi z Waszym prywatnym życiem, z Waszym zawodowym. Po prostu pchajcie to do przodu wszystko i nikt nie obieca Wam, co będzie tam dalej, ale samo jakby funkcjonowanie w tym takim schemacie, że pchamy cały czas coś do przodu, mi dało, słuchajcie, bardzo dużo i tak jak cały czas mówię, sky is the limit. To jest głupie i niegłupie. I tego Wam życzę. A propos życzeń, bo to już będzie koniec tego odcinka. Słuchajcie, ja Wam życzę tak od serducha, chyba najważniejszego, tego zdrowia. To jest coś, co nas później bardzo dojeżdża, ale tego zdrowia psychicznego i fizycznego, bo zawsze się mówi zdrowia, ale naprawdę dbajcie o swoją głowę, nie zapaskudźcie jej sobie dziwnymi ludźmi, dziwnymi kminami, dziwnymi sytuacjami, bo to bardzo mocno odbija się, zwłaszcza na naszym kreatywnym życiu. Chciałbym, słuchajcie, żebyście rozwijali się cały czas filmowo, nawet jak już odpuścicie Filmujemy, bo jakby zdaję sobie z tego sprawę, że nie da się cały czas mnie oglądać, to życzę Wam bardzo mocno, trzymam kciuki za to, żebyście się rozwijali zawodowo i żebyście przerzucili się na to, jeżeli będzie tylko taka opcja w 100%.
Życzę Wam, słuchajcie, samych fantastycznych chwili w przyszłym roku, spełnienia marzeń, dążenia do realizacji tych marzeń, jak najbardziej, pchania tego tematu, tych tematów. I co? No i tyle, no. Chyba tyle, no nie będę nic wymyślał. Jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, że to jest ostatni odcinek w tym roku, w sensie, że udało mi się osiągnąć tak wiele. I życzę jeszcze Wam takiego właśnie, żebyście sobie tak siedli tak o, i sobie tak zaczęli rozkminiać, jak wiele fajnych rzeczy mamy wokół siebie i żeby doceniać małe, głupie pierdoły. Bo na nich wydaje mi się, że się dużo rzeczy okazuje, że widzimy coś szerzej. Dobra, już nic nie mówię. Dziękuję. To słuchajcie, był dla mnie fajny rok. Jakby jakikolwiek, wiadomo jaki był, ale bardzo się cieszę, że tak dużo osiągnąłem. A jeszcze będzie więcej. Jeszcze jest dużo rzeczy do ogarnięcia. Dobrze. Do zobaczenia w przyszłym roku. Jakkolwiek to brzmi. Pa, pa! Witam serdecznie. Chciałbym powiedzieć kilka zdań na temat grupy Filmujemy, na temat społeczności Filmujemy, którą stworzył Szymon. Pierwszą sprawą jest przede wszystkim on, który tworzy tę grupę, który co poniedziałek wrzucał dla nas filmik z dawką swojego doświadczenia, z dawką, dużą dawką wiedzy, która była tak naprawdę za kliknięcie, za lajka, za komentarz, czyli tak naprawdę była to wiedza darmowa. Druga rzecz to jest sprawa samej społeczności na Facebooku. Społeczności, do której można się zwrócić z każdym tak naprawdę problemem, z każdym pytaniem i no, w większości wypadków uzyska się odpowiedź na te pytania. W większości wypadków są to odpowiedzi, które pomogą Tobie odnaleźć tę odpowiedź na nurtujące Cię pytanie, na nurtującą Cię sprawę. No i dzięki temu możesz się rozwijać w tym temacie filmowania. Trzecia sprawa. Trzecia sprawa jest też trochę związana z wiedzą. Rok temu, dokładnie w listopadzie, Szymon zachęcał do udziału na takich konferencjach dotyczących filmowania, które były prowadzone przez BX. No i tam spośród kilkuset losów zostałem wylosowany i wygrałem program. Praktycznie rok później, podczas losowania ostatniego, które przeprowadził Szymon, wygrałem myszkę, którą tutaj zaraz zobaczycie i otrzymałem ostatnio przed świętami, więc genialna sprawa. Podsumowując, chciałbym na koniec powiedzieć Szymonowi, że rób tę robotę dalej, robisz to dobrze, wiele osób z tego korzysta i myślę, że wiele osób jest Tobie wdzięcznym za to, co robisz. Dzięki wielkie, Jona.